Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj spróbuję namalować uliczkę skąpaną w deszczu, spacerujących ludzi, przejeżdżające samochody. Wszystko to odbija się jak w lustrze na mokrej powierzchni asfaltu. Parę informacji dla początkujących. Do namalowania tej akwareli wykorzystałem papier akwarelowy Winsor & Newton Cold Press, czyli prasowany na zimno, oraz farby Aquarius polskiej firmy Roman Schmal. Papier Winsor & Newton jest to papier z delikatną fakturą. Uniwersalny, w zasadzie nadaje się do malowania zarówno detalu, jak i do fakturowanych efektów. Dzięki temu, że włókna są przyklejone od wewnątrz i na powierzchni papieru, arkusz wytrzyma nawet duże ilości wody oraz wielokrotne korekty. Papier jest całkowicie bezkwasowy i wolny od optycznych wybielaczy. Odporny na żółknięcie i niszczenie. Jeśli chodzi o akwarele, wykorzystałem przede wszystkim kolory ultramarynę, umbrę paloną, fiolet mineralny oraz szarość Payna, czyli kostki z kompletu kolorystyka Adam Papke. Zacząłem od malowania obrazka na mniejszym formacie. Wykorzystałem do tego celu zwykłą kartkę papieru do drukarki. Gramatura 80 gram na metr kwadratowy. Wiadomo, że marszczyła mi się niemiłosiernie, ale przyznam, że efekt, który otrzymałem, zaskoczył mnie. Zawsze myślałem, że akwarele można namalować kilkoma kolorami, po prostu mieszając ze sobą farby, ale malując którąś z kolei pracę, zauważyłem, że paleta, którą dysponujemy, znacząco wpływa na kolorystykę naszego obrazu. Zatem przymierzam się do zakupu kilku nowych kolorów, aby to sprawdzić. Oczywiście o wiele łatwiej jest malować akwarele na mniejszych formatach. Nie musimy się skupiać na szczegółach. Czasami wystarczy namalować kropkę, kreskę i już mamy latarnię uliczną. Wystarczy zebrać suchą chusteczką nadmiar wody i pigmentu i już mamy miejsce rozświetlone przez te latarnie. Zresztą w akwareli nie chodzi o szczegóły, lecz o klimat. Często na pierwszym planie malujemy mocniej, wyraźniej, a dalszy plan traktujemy, że tak się wyrażę, troszeczkę po macoszemu. Dzięki temu uzyskujemy głębię. Podobnie jest z robieniem zdjęć. Możemy wykonać fotografię, na której będzie piękne, błękitne niebo, chmury, słońce, płotek i domek. Fotografia będzie piękna, ale gdybyśmy chcieli ją namalować, to nasza akwarela byłaby trochę kiczowata. Jakie zdjęcia nam się podobają? No właśnie, takie, gdzie fotograf wykorzystuje obiektyw i przesłonę tak, aby otrzymać tak zwane boher, czyli zamazanie tła. Wówczas widz skupia się na pierwszym planie, a resztę sobie dopowiada. Wie przecież, że pod markizami sprzedawcy sprzedają owoce, a na budynku kreski to okna. Jak zwykle zaczynamy od szkicu. A gdy mamy już szkic, malujemy dużym pędzlem całe ściany budynków, kościół, wieże kościelne w oddali oraz ulice, pozostawiając niezamalowany pierwszy plan, na którym będziemy chcieli skupić uwagę naszego widza. U mnie to są postacie i samochody. W akwareli łatwo maluje się odbicia w wodzie, ponieważ farba sama rozlewa się po kartce, tworząc przypadkowe kształty i kolory. Szczególnie gdy malujemy mokre na mokrym. Dobrze też malować na podkładce, która jest lekko pochylona. Wtedy będzie działać nie tylko dyfuzja, ale i grawitacja. Zresztą spróbujcie sami. Tego typu motywów jest bardzo dużo w sieci. Warto podpatrywać mistrzów. Zastanówmy się, co nas zachwyciło w oglądanej akwareli. Trzymając tę myśl, spróbujmy uchwycić to w swoim projekcie. Kiedy mamy już namalowane tło, można użyć suszarki i wysuszyć całość. Potem nakładamy kolejne kolory, pamiętając, że nie używamy zbyt dużo wody, ponieważ możemy naruszyć warstwę farby, którą właśnie wysuszyliśmy.
kiedy mamy już całą kartkę zamalowaną, warto odsunąć się od obrazu, spojrzeć na niego z oddali, przymrużyć oczy, zastanowić się, co jeszcze przyciemnić, gdzie dodać koloru, a co już pozostawić na tym etapie, jakim już jest. Czasem niedomówienia też są ważne. Poprzednią pracę tę na mniejszą formację malowałem kilkanaście minut. Wtedy nie musiałem się skupiać na szczegółach: koszule, spodnie, parasol czy samochody. Na początku spróbuj zacząć malować mniejsze formaty większym pędzlem. Niech farba akwarelowa sama przemawia za siebie. Thank you.
To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli podobał Wam się tutorial, to łapka w górę. Zapraszam też do subskrypcji. Zapraszam również na moją stronę internetową www.galeriaakwareli.pl. Powróciłem do malowania po 20 latach przerwy. Może więcej. Mam wrażenie, że zaczynam od zera. Kupuję farby, pędzle, kredki akwarelowe, ołówki, papier, krok po kroku. Następnym moim wyzwaniem będzie namalowanie portretu. Ale zanim podzielę się z Wami moimi wypocinami, muszę trochę poćwiczyć, poczytać na ten temat. Jednym słowem, muszę się do tego przygotować. Mam nadzieję, że do zobaczenia.